wojsko jest jedną z najbardziej takich, jak to, zakostniałych organizacji, prawda? Tak szybko się nic nie zmienia w wojsku. To na to są regulaminy, rozkazy jeszcze uzupełniają i musisz się ściśle trzymać tych rozkazów. Zrobisz coś źle, to zaraz na dywanik. Porządek dnia był opracowany. 6 pobudka, gimnastyka, toaleta, słanie łóżek. No i chyba 7 było już śniadanie. To do 7:30 wracali do koszar, szykowanie się do zajęć. Zależy, jakie były zajęcia, bo wtorek, piątek to prawie były na miejscu, bo polityczne było obowiązkowo. To była relikwia polityczna. Jak nie odbyłyby się zajęcia polityczne, to był wypadek nadzwyczajny traktowali. No a jak były już tam środa, wtorek, znaczy poniedziałek czy czwartek, no to na poligon. Tośmy chodzili tam, gdzie ta strzelnica w kierunku Szczecin, Krajnika. I tam był taki poligon, tam się ćwiczyli, tam strzelnica były, tam była, strzelania się odbyły, bywały. I tutaj jak te składy, otaczarka, wiecie gdzie była? No to właśnie tutaj na tym też tam mieliśmy, bo tam trochę wzgórki takie były, młodnik taki był i było trochę przestrzeni, to tam też chodziliśmy na zajęcia. No, a żołnierz no, miał ściśle określony porządek dnia i według tego porządku musiał, ktoś był odpowiedzialny jak po południu i musiał tym troszkę dowodzić. I po godzinie powiedzmy przychodzili przeważnie na 8:00. Do pracy, to ja to dość często, to dużo wcześniej przychodziłem, później wychodziłem też i po tym, jak już kadra opuszczała koszary, to dowodził oficer dyżurny. Był wtedy Panem Bogiem nad wszystkimi żołnierzami. Miał prawo wydawać rozkazy żołnierzom tego, no ale był ustalony też porządek, że prace porządkowe, prace nieprzewidziane, to była dyżurna drużyna, którą w każdej chwili można było ją użyć. Nie musiała brać udziału w tych zajęciach popołudniowych. A były cały czas, żołnierz miał cały czas zajęty dzień.